cała atmosfera meczu, zarówno i pogoda, jak i sam mecz, bo walka tak naprawdę bezpośrednio awans. Przyjechaliśmy bez zmian, trochę nam się skład wykruszył i tak naprawdę pierwsza połowa byliśmy z niej zadowoleni, zero z tyłu. Taki był nasz zamysł na grę, żeby jednak szczelna obrona, jeśli coś wpadnie, to wpadnie, jeśli nie wpadnie, no to trudno. Na drugą połowę wyszliśmy z podobnym nastawieniem, mieliśmy jakby plan B, o którym zaraz. No ale też tak naprawdę do pierwszej bramki, no to staraliśmy się po prostu szczelnie trzymać obronę i liczyć na kontry. Bramka pechowa, zresztą jak i druga. Może o bramkach nie będę przeciwko nam mówił. Za to po pierwszej bramce zmiana taktyczna, nasza gwiazda Damian wyszedł do przodu. No i to poskutkowało, wrócił po kontuzji. Trochę inny występ niż Harry Kane w finale Ligi Mistrzów, tutaj odpaliło. No i tak naprawdę myślę, że najlepszy jego mecz w tym sezonie, bo przy decydującej bramce asystował, a nie strzelał. Myślę, że to dla niego krok w przód, jak i dla całej drużyny. No i liczymy teraz na jakiekolwiek potknięcia AWL-u, żeby zdobyć w przyszłym sezonie awans do Superligi, a później zobaczymy, co będzie dalej.